Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na otwarcie ostatniego już w tym roku pudełka Glossy Box, ostatniego w tym roku kalendarzowym pudełka Glossy Box. Jest to grudniowe pudełko. Już Wam pokazuję, jak wygląda i co tam jest w środku. Tutaj też czeka na mnie kalendarz adwentowy, który Wam obiecałam, że nagram. Okej, otwieramy pudełeczko. Uda mi się, czy nie? Ciężko mi to idzie w tym miesiącu. Metalowe pudełeczko tym razem. Bardzo ładne. To sobie odstawię na chwilkę tutaj. Zobaczcie. Naprawdę bardzo ładne pudełko. Z tyłu, tak? Całe metalowe. Na pewno się do czegoś przyda. Albo na rozdanie. W środku standardowa nasza wstążeczka. Okay, mamy naszą gazetkę. Już mogę zobaczyć, co jest w styczniowym pudełku. I to będzie odżywka do naszych paznokci Nails Ink Gel Rehab Strengthening Nail Treatment. Wygląda to tak. Sneak peek szybko, co jest w naszym pudełku, w tym grudniowym. Ok, i nie wiem, gdzie mam sobie postawić to pudełeczko. Może tutaj i powoli będę wyjmować, co tam jest w środku. Nasza bibułka. O nie, ja nie rozetrę tego. Nasze śmieci, które już stąd powyjmuję. I mamy tak, Lindt Chocolate, mała czekoladka w prezencie, dziękujemy. Tutaj mamy Bon Perfume 103 Floral, czyli taka próbeczka perfum o zapachu kwiatowym. Jestem bardzo ciekawa, co to jest za firma 103, nigdy o niej wcześniej nie słyszałam. Coś francuskiego, Bon Perfumeur Paris. Mój akcent francuski nie jest najlepszy, przykro mi. Ale zobaczmy, co jest w naszej gazetce. Perfumy, taka saszetka, nie jest tutaj wyceniona, natomiast całe opakowanie 100 ml tych perfum kosztuje 74 funty, jeśli ktoś jest zainteresowany. Tutaj mamy La Splash Cosmetics Moonlight Glow i to jest Face Palette, czyli paletka do konturowania naszej twarzy. Zobaczmy, jak wygląda. Tu jest blush, drugi blush, jeden jest Midnight Rose, drugi Blushing Luna, jest też Bronzer Bronze Goddess i Highlight Eternal. Tak wygląda paletka w środku, dwa górne cienie to są do policzków, ten jest bronzer dosyć ciemny i tutaj dosyć ciemny rozświetlacz. Nie chcę mazać ani sprawdzać w środku, bo mam paznokcie, więc na pewno je zarysuję. Te cienie, a być może ta paleta trafi również do rozdania. Niedługo podam Wam wszystkie warunki rozdania, co trzeba zrobić. Jest tego naprawdę niewiele i myślę, że wymagania mam minimalne. Kolejny produkt, który jest tutaj na naszej liście, to jest Beauty Pro Retinol Under Eye Patch, czyli takie płatki z retinolem, z witaminą C i z aloesem pod oczy. Też jestem ciekawa, bardzo lubię stosować takie płatki, więc jestem jak najbardziej zadowolona. Tu mamy Elemis i jest to rozświetlający krem do naszej twarzy. Ja już miałam kilka produktów z firmy Elemis, bardzo jestem z nich zadowolona. Czy myślę, że cena jest adekwatna do produktu? Jak najbardziej. Zdecydowanie krem, który miałam, czy primer z firmy Elemis mi bardzo odpowiadał, no ale tak jak mówię, trochę cena jest zbyt wysoka, ale jak najbardziej adekwatna do działania tych produktów. I Elemis jest w cenie 15 funtów, 20 ml opakowanie, a pełnowymiarowy produkt z 60 ml w cenie 39 funtów. Tutaj jeszcze mamy odżywkę, maskę taką skoncentrowaną, keratynową do naszych włosów. Takiej firmy, jak się nazywa? Brave New Hair. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Pachnie kokosowo, bardzo słodko. Taki kokosowo-cukierkowy zapach, bym powiedziała. No zobaczymy, dam Wam znać, jak się sprawdza. Ja zawsze Wam mówię, że dam Wam znać i jeszcze nie dałam, ale któregoś dnia nagram cały film po prostu z kosmetykami, przynajmniej takimi kolorowymi, jak je wypróbowuję, więc dam Wam wtedy znać, jak to się ma. Albo zrobię podsumowanie Glossy Boxa po 12 miesiącach, jak mi się cała subskrypcja już zakończy. Tu jest jeszcze taki mały prezencik w cenie 8,99 i to jest BO8 Magic Wand.
I mi się wydaje, czekajcie, muszę to odpakować. Znaczy mi się wydaje, ja już wiem co to jest. To jest pędzelek. Taki dosyć masywny ma ten trzon. Spektrum. Bardzo ładne kolory, bardzo mi się podoba zestawienie takiego granatu ze złotem. Pędzelek tutaj już gubi troszkę włosie, ale to nic. Jest bardzo, bardzo mięciutki, bardzo delikatny. Taki raczej upierzony, więc fajnie będzie na przykład sobie nałożyć rozświetlacz. Myślę, że do tego właśnie się nada najbardziej. Albo do konturowania tutaj w okolicach nosa, no nie wiem. Okay, cała wartość tego pudełka to 55 funtów 94 pensy. Najbardziej jestem ciekawa tych patchy pod oczy, tego rozświetlającego kremu firmy Elemis, bo z tych produktów jestem zawsze zadowolona. I ciekawa jestem tego pędzelka. Zobaczymy jak się sprawdzi. Oczywiście pędzle mile widziane jak najbardziej, szczególnie te czyste i nowe. Okej, to już wszystko w tym Glossy Boxie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną przez te ostatnie 6 miesięcy, kiedy nagrywam Glossy Boxy. Bardzo dziękuję za zainteresowanie tymi pudełkami i kosmetykami. Oczywiście niektóre z tych kosmetyków trafią również do Was do rozdania. Oglądajcie kolejne filmy. W którymś z tych filmów naprawdę się pojawi instrukcja cała, która się w mojej głowie zamieściła, co do rozdania, co musicie zrobić, żeby wziąć w nim udział. Ja trzymam kciuki i serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pa!